najedzony śniadaniem z Lubaszki, ale co? Próbujemy. Próbujemy. I słuchajcie, to smakuje zupełnie jak jajko sadzone na kanapce z twarożkiem. I masełko, bez masełka nie ma zabawy. No dawaj. Cześć, z tej strony Szymon i chciałbym zabrać Was dzisiaj ze sobą na śniadanie w bardzo rozsądnej cenie, które możemy zjeść w miejscu, które nazywa się Lubaszka. Znajduje się ono za mną i mam nadzieję, że Michał zaraz pokaże Wam co nieco z środka, a potem przeniesiemy się do stołu i oczywiście opowiem Wam, jak to wszystko wygląda i smakuje. Weszliśmy do środka, grzecznie zamówiliśmy. W ogóle panie w Lubaszce są przesympatyczne za każdym razem, praktycznie zwłaszcza na placu Wilsona. Ale zamówiliśmy nasze jedzenie, już dotarło i mamy tak, szakszukę, czyli tak zwane śniadanie pielgrzyma. I to są jajeczka wbite na taki sosik z papryki, pomidorów i różnych ciekawych przypraw, ale do tego wrócimy, opowiem nieco więcej, jak już sobie spróbuję. Mamy też awokado na grzance, do tego jest jajko sadzone, jest serek, pestki dyni, sałatka. I tak, do szakszuki są jeszcze dwie bułeczki, a na deser pozwoliliśmy sobie wziąć jeszcze drożdżówkę z rabarbarem. Teraz jest sezon, więc idealnie. Aha, i o czym bym zapomniał, to jest taki miły akcent, że do śniadań zawsze dodawana jest szklaneczka soku, świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, które można sobie zamienić na kawę na przykład. O, slice'ów. No dawaj. Smacznego. Okej. Od razu kumin tutaj doszedł do głosu. Przy takim pierwszym kęsie jeszcze nie spróbowałem sobie jajeczka, ale to co czuję, to jest faktycznie sporo przypraw. Na początku myślałem, że wiecie, będzie tak od niechcenia po prostu rzucone pomidory, trochę papryki i tyle, ale tutaj i ten serek koryciński, właśnie o tym nie wspomniałem, że tutaj jest ser koryciński na górze, jest kumin, może nie jest jakoś pikantnie, ale delikatnie gdzieś tam z tyłu pojawi się jakaś taka papryczka, jest sporo tego pomidora, jest oczywiście też tutaj kolendra, która nadaje takiego orientalnego smaku. W ogóle porcja jest gargantuiczna, bym powiedział, jak za 15,90, bo tyle kosztują te śniadania. To jest naprawdę spore. Jajko co prawda żółtko nie jest takie idealne, jak powinno być, nie jest płynne, no ale poradzimy sobie z tym. I do naszej szakszuki mamy jeszcze wcześniej wspomniane bułeczki. To jest taka klasyczna kajzerka i ciemniejsza bułka, fajnie chrupiąca. I masełko, bez masełka nie ma zabawy, także ja sobie pozwolę to rozerwać, posmarować trochę masełkiem i pobawić się z tą szakszuką. Yeah! Piękne, świeżutkie awokado, dojrzałe, przyjemnie się rozpływające po kanapeczce, ale co my tutaj mamy? Mamy tak, na dole jest twarożek, widzę tutaj rzodkiewkę, jest szczypiorek w środku, na jednej leży właśnie ta połówka awokado, na drugim jest natomiast jajko sadzone ze sporą ilością pestek dyni, obok taka prosta sałateczka, pomidorki koktajlowe, sałata i sos winegret. Pieczywko, co to jest za pieczywko, bo tego jestem ciekawy. To jest jakiś taki, wiecie, chleb wiejski. Tak, no to nie ma na co czekać, myślę, że trzeba po prostu wziąć kęs. Żółtko już widzę też, że tutaj, a nie, jest, rozpłynie się nawet jak sobie nacisnę, ale wezmę gryza, dam sobie tę przyjemność. Słuchajcie, to smakuje zupełnie jak jajko sadzone na kanapce z twarożkiem. Niesamowite. To co? Może teraz zobaczymy te opcje z awokado i twarożkiem. Co tutaj może się wydarzyć? No,
ale po pierwszym kęsie zrobiło się naprawdę poważnie, bo to smakuje serio, pysznie. Dużo tego awokado, sporo twarożku, chrupiący, świeży chleb. To po prostu gra, to jest idealne połączenie. Ja tak uwielbiam i to takie śniadanie po prostu idealne na lekką poranną przekąskę, która Cię naładuje, nie? Mamy tutaj puściutkie awokado, mamy ten twarożek, który wypełni pieczywo, pestki dyni, jest sałateczka, no generalnie zdrowo i smacznie i przypomnę, to niecałe 16 polskich złotych. Aha, jest jeszcze oczywiście świeży soczek, którego już Wiki zakosiła mi łyka, ale teraz Wasze zdrowie. Słodziutki, pyszny, świeżo wyciskany sok. Rewelacja. I zobaczcie, takie dwie potężne dechy za 30 zł. Dwie osoby do najedzenia spokojnie, albo jakaś jedna, ale to chyba musiała być turbo godne po 3 dniach niejedzenia, nie? Serio, giga. Ale ciężkie to jest na lewą rączkę zwłaszcza. Człowiek raptem 2 lata na siłownię nie pójdzie i już. Efekty. Najedzone śniadaniem z Lubaszki, ale jeszcze oczywiście deserek się zmieści. Drożdżówka kwicie zasypana kruszonką. Mamy rabarbar w środku, prosto z polecenia od pani Michaliny, która z uśmiechem na twarzy powiedziała nam, że tego musimy spróbować, więc wzięliśmy po prostu. Nie mogliśmy się oprzeć. Co? Co? Próbujemy. 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 No i to jest drożdżówka. Nawet serek tu jest. Proszę bardzo. Nie ma żartów. Proszę, jeszcze biorę gryzka. Mała gryzka. Bardzo miłe zaskoczenie, że w tej drożdżówce jest ten ser. Ja uwielbiam także to połączenie rabarbaru, sera, kruszonki. Pycha, idealne zwieńczenie pysznego śniadanka, ale o czym chciałem jeszcze wspomnieć, to to, że tutaj poza tymi dwoma opcjami śniadaniowymi macie jeszcze 3 dodatkowe do wyboru, między innymi jest też jajecznica w ogóle z 4 jajek, to jest gigantyczne, nie? Bo zazwyczaj to są 2 albo 3, także to też jest spore. Jest też opcja wege, to jest panini z warzywami. Wszystko mieści się w granicach 15-16 zł, także jest naprawdę korzystnie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to myślę, że to są aktualnie jedne z tańszych śniadań. I słowem takiego podsumowania. Wszystko przyszło sprawnie, no było naprawdę szybciutko, smacznie, porcje były duże. Jeżeli chodzi o tą grzankę, no to dla mnie ona jakby wygrała z awokado i twarożkiem. Szakszuka była smaczna, to nie jest szakszukowy odlot, ale tak jak mówię, jest poprawnie i jak najbardziej też bym sobie to wziął drugi raz, jakby nie naszła chęć na coś takiego bardziej warzywnego, pomidorowego. Inne pozycje. Jestem ich ciekawy, wrócę sobie na pewno na jakąś jajeczniczkę, żeby zobaczyć, ona jest w różnych kombinacjach, ale nie ma co przedłużać. Myślę, że jeżeli jesteście ciekawi, to sami przyjdziecie i po prostu sprawdzicie, co tutaj ciekawego jest. Ja zachęcam Was jeszcze do obejrzenia poprzednich filmów, które są tutaj. Na dzisiaj jest to wszystko. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć! Ale ja widzę, że ja lubię sobie pomachać tymi rękami, nie? Jestem po prostu...